W sobotę Śląsk wygrał w Stargardzie Szczecińskim ze Spójnią, czyli czołowym zespołem w defensywie. Teraz zagra z czołową drużyną ligi w ofensywie. Sprawi nam to problem, jak nie będziemy bronić. Na pewno jest to zespół, który gra taką koszykówkę dużo biegającą. Gracze są często niecierpliwi, oddają rzuty w bardzo takie, z takich nieprzygotowanych często pozycji. No więc generalnie, jeżeli tego takiego, powiedzmy, trochę tej szalonej gry nie powstrzymamy, no to generalnie będzie problem. Na pewno jest to gracz, jest to zespół ataku, mają obecnie najlepszego strzelca, to jest Mateusz Bierwagen, on zdobywa 18 punktów na mecz, no więc w tym elemencie musimy ich przede wszystkim zatrzymać. Kłopoty zdrowotne nie omijają także koszykarzy lidera pierwszej ligi od kilku tygodni. Tomasz Jankowski nie dysponuje kompletem zawodników. Mieliśmy z tym problem, bo kilku z zawodników jeszcze przed świętami też miało jakieś tam problemy zdrowotne. Obecnie najgorzej wygląda chyba sprawa Michała Gawińskiego, ponieważ on cały czas już od co najmniej od 2 tygodni go otrzyma jakaś grypa czy gdzieś tam przeziębienie, więc dzisiaj jeszcze mała wizytę u lekarza. Paweł Kikowski wraca do zdrowia, więc raczej będzie grał. Jeszcze nie wiemy w jakim, powiedzmy, zakresie czasowym. Norbert Kulon na pewno zagra, który też był chory. Choć wrocławianie na dziś powinni się skupiać tylko i wyłącznie na najbliższych meczach o ligowe punkty, w szatni Śląska pojawia się już temat spotkania z Anwilem Włocławek w Pucharze Polski. Wiem, że chłopcy coś tam sobie mówią o tym spotkaniu, ja jeszcze o tym nie myślę. Po prostu tak jak Adam Małysz, szykujemy się na najbliższy skok, czyli Astoria, później jest Przemyśl i dopiero później jest Anwil. Początek najbliższego meczu z udziałem Śląska, czyli konfrontacji o pierwszoligowe punkty z Astorią Bydgoszcz w środę o godzinie 19 w hali Kosynierka.